Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w kolejnym Randomowo i przed wami gra Electronic Joy. Gra jest naprawdę świetna, jest to platformówka, ale nie taka typowa, taka muzyczna platformówka. Jak słyszycie, w tle już mamy muzykę, która zmienia się z każdym poziomem. Jest naprawdę fajna. Tu te drzewa, jak widzicie, w rytm uderzają, także super. Tutaj chodzimy tylko do przodu i do tyłu, na Z sobie skaczemy, także to nie jest skomplikowane. Tak jak mówię, grafika nie jest powalająca, bo taka pikselowa, ale naprawdę bardzo przyjemnie się tutaj gra w tą grę, choć gra jest bardzo trudna, słuchajcie, jeszcze z moimi umiejętnościami w platformówkach, to wiecie jak to wygląda, ale jest naprawdę trudna gra. Ale jest super, naprawdę polecam wszystkim. I ja ją kupiłam, słuchajcie, na Steamie gdzieś za jakieś 2 euro, także naprawdę grosze. I dodatkowo, gdy kupiłam, dostałam taki kupon na 90% zniżki na jakby taką drugą część Electric Joy, coś tam City, za chyba jakieś 20 eurocentów, także słuchajcie, właściwie dwie gry. Ale dobra, to zaczynamy, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Tak, te chorągiewki to są checkpointy, tak, mamy tutaj dodatkowe efekty wizualne. I odgłosy pana i pani, które są, no... takie wiecie. No. Tak. I tutaj teraz dodatkowo jak skaczemy i wciśniemy X, to możemy tutaj zniszczyć naszych wrogów. Tak jak tutaj mamy właśnie robale, które w ten sposób musimy pokonać, co nie jest takie właśnie łatwe, bo ja to zawsze za szybko naciskam normalnie. A to trzeba najpierw dobrze skoczyć i dopiero nacisnąć, także... Czekajcie, mam to? Mam, dobra. A ja się zawsze stresuję, że wiecie, że nie zdążę. Och! Tak, moje umiejętności już dawają o sobie znać. Ale nie, gra jest serio trudna. Ale mimo to... I tak warto w nią zagrać. Oh my god. Dobra, pierwszy robal. Drugi robal. I trzeci robal. Jej. Mamy checkpointa na szczęście. Dobra. Tak, to są nasi koledzy. I mamy pierwszą planszę, jej! Tak, i mam teraz drugą. Jak już słyszycie, muzyczka jest inna. Wróć. Zobaczcie, te drzewa nawet w rytm uderzają, naprawdę jest super. No, te odgłosy, powiem szczerze, według mnie są tutaj zbędne, no ale... Niech im będzie. Tak, i tu są takie baranki, które właśnie tym X-em możemy pokonać, ale możemy je też przeskoczyć, co ja wolę zrobić. Dobra, tu jest kolejny. Ja to mówię baran, bo to tak trochę wygląda baranowato, ale... Nie wiem tak naprawdę co to jest. Dobra, tam jest... Tu są dwa. Muszę poczekać aż wróci. Łatwiej je przeskoczyć jednak, bo... Z tym X-em to wiecie. Nieraz nie zawsze uda się trafić. Dobra. Pięknie, mamy różowo. I kolejna plansza, tak, początkowe... A, bo tu jest ten! Wiecie, to się przesuwa i trzeba to robić szybko. I tu jest już inna muzyczka, jak słyszycie. Uy, dobra. Tak, i to jest po prostu masakryczny moment. No tak, akurat nie chodzi mi o ten, ale tutaj z tymi takimi ślimakami, bo to nas przenosi, jak widzicie, dodatkowo... No ej, mamy przeszkody. Jakieś ślimaki dziwne. To jest naprawdę już ciężki poziom. O, tu jest po prostu patent. A, źle zrobiłam, zaraz wam pokażę. Też się namęczyłam, żeby to zobaczyć, jak to zrobić. O, jest już naprawdę... Naprawdę ciężko. Tak. O nie! Spadłam! Dla osób z dużą cierpliwością ta gra jest po prostu idealna. No ja... U mnie z cierpliwością średnio. O, tu też jest trudny moment. O, dobra. O nie, spadłam! Tam już była chorągiewka! Chorągiewka była! No fuck. Jeszcze ten ekran tutaj się przesuwa, co nie? I to jest dodatkowa presja, że trzeba to szybko robić, no. I teraz już tak będzie im... No. Już pewne to u mnie znacie. Im więcej razy będę to przechodzić, tym będzie gorzej. No ale... No prosto na ślimaka. Jak coś, jeśli się będę długo męczyć, bo jak sobie przechodziłam, to się trochę z tym męczyłam, to najwyżej to wytnę, żebyście nie oglądali pierdyliard razy tego samego. Bo nie o to chodzi, chodzi o to, żeby w miarę pokazać gierkę, tak? Jak wygląda. Nie zdążę chyba. Och, jeszcze się tu gdzieś zakręciłam. Tula. Tak, Tula i jej lamienie. Co już dobrze znacie. Ale... Mimo to staram się wam pokazywać różne gierki i to zazwyczaj staram się takie z tych niedrogich, jak coś fajnego znajdę, żeby każdy mógł sobie pograć. Także docencie moje starania. To jest fajne, że to jest ta muzyczka, tak? I że to wszystko tak fajnie ze sobą współgra, ale no gra jest trudna. Zresztą tam w opisach było wszędzie, że gra jest bardzo trudna. I że niby początkowo nie zdążę. Cholera. No. Dobra, już teraz będę wycinać. Bo to już niestety trwa... Za długo, okej. Okay. Jest checkpoint! Najważniejsze, że już jest checkpoint. Przecież tu też jest trudno. Och, ale dobra, to już nam się cofnie trochę. No, pff, ta plansza. W sumie nie wycięłam, bo akurat mi się udało to przejść. O nie, no przecież poczekałam. No jest. No teraz tylko spokojnie. Jest checkpoint! O, i tu jest znowu ten beznadziejny motyw. Gdzie, o, tak trzeba się wrócić. To też jest tu beznadziejne. Znaczy beznadziejne, no w sensie trudne, nie? Och! Naprawdę jest bardzo trudna gra. Znaczy dla osób, które lubią platformówki i mają jakby wprawę, to pewnie jest łatwa, no. Ale dla mnie... Nie, no dlaczego zawsze ominę go? Tu też nie wiem właśnie po co ten niżej dali jeszcze. Masakra. No! Ale naprawdę docencie to, że się staram. O! No nie, no nie zdążyłam. O! Przecież tego się szybciej nie da. Oni są psychiczni. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Ha! Masakra, masakra, jak to szybko leci, no. Oooo. Tak. Naprawdę tu się nie można nawet na sekundę zatrzymać, bo to już będzie dupa, słuchajcie. Kurde, źle. A. Boże. Ten pan pomylił gry. Ta pani zresztą też. Jest! Udało się. Jej! I mamy... Gdzie my jesteśmy? A, tu. I mamy kolejny poziom. Wow. I kolejną muzyczkę. Wow, no to... Aha, i znowu na czas. Aha, tu jest gwiazdka. Tutaj nie byłam, słuchajcie, więc... Wow. Aha, to muszę w drugą stronę, dobra. Czyli już nie skaczemy tylko w jedną. Na pewno to zrobię. Słuchajcie, na tym poziomie już nie grałam, więc pierwszego widzę na oczy. Ale jest... Jest oczy... Wiecie co, że tak powiem. No, masakra, tu nic nie widać. Normalnie wszystko mi w oczach lata. Dobra, mamy checkpointa. A to mnie gdzie przeniesie? Wow! Nie, nie złapałam się. To jest, wiecie, utrudnienie, bo te ściany też nas jakby spowalniają, tak? Wow. Nie, no tam był checkpoint. Mówię, tu już nie byłam. O. Jest checkpoint. I co tam dalej? Bo ja nic nie widzę. Nic nie widzę. Wow. Nie trafiłam tam. Ale spoko. Ale mamy checkpoint. Ale naprawdę ciężko tu cokolwiek zobaczyć, słuchajcie. Jest, przeniosło mnie. No. Chciałabym przejść jeszcze tą planszę i zobaczyć, co jest dalej, bo mówię, tu już nie byłam i jestem ciekawa... Stój. Dobra, spokojnie. Tu idzie wolniej, więc się nie ma co stresować. Nie wiem w sumie, jak ja mam to zrobić, tak szczerze. Gdzie mi to... Wow. O nie! I tu jestem, naprawdę? Dobra, spadnij już, bo... Ale daję po oczach, co? No ale to jest, wiadomo, celowe, żeby było utrudnienie, tak? Nie! Za bardzo nie wiem, o co tu chodzi. Ej, czy tam było wyjście? Czekajcie, jeszcze raz. Wydaje mi się, że tam gdzieś było wyjście już. Może by trzeba inny ten wybrać. Ten, kurde. Ten ślimak. O, ledwo. O, stój. Dobra, gdzie tu teraz iść, słuchajcie, żeby tam do tego wyjścia? No źle. No ale już nie zdążę. Ale nie, bo tam nie ma przejścia chyba. Chyba jednak muszę gdzieś któregoś tego ślimaka skoczyć. I on mnie pewno przeniesie do kolejnego i do kolejnego i tak w kółko, nie? Tak mi się wydaje. A spróbujmy iść dołem. Co to kur... No nie, dołem nie pójdziemy. No nie, dołem nie pójdziemy, na pewno. Tam mi się nie podoba. Może wybierzemy... Chociaż chyba ten na górze był najlepszy, tak mi się coś zdaje. Że najłatwiejszy. Chyba. Wiadomo, że... Gorzej jak wszystkie te ślimaki musimy przejść, słuchajcie. Nie. Mam nadzieję naprawdę, że to nie wszystkie te ślimaki trzeba przejść. Na przykład ja po prostu sobie, wiecie, wybieram, którym chcę się przenieść. Wydaje mi się, że ten jest najlepszy, ale... Ciężko powiedzieć w sumie. Boże, ale byś spadł... Jak to by... Nie, no przy samym końcu! Jak to będzie przeniesie nas do kolejnego ślimaka, to po prostu masakra, to ja tego nie przejdę. Wow! Kurczę. Nie trafiłam w to! Dobra. Tylko spokojnie. Jak mnie przeniesie do kolejnego ślimaka. Oh! Fuck, to jednak trzeba chyba wszystkie przejść, słuchajcie. No chyba jakieś jaja. Nie! Koniec! Łopfu! Co to? To jest na czas! Ale już jest ładnie różowo. Mamy checkpoint. Mhm. Dobra, myślę, że tu kawałeczek i kończymy, bo... Wow! Ale powiedzcie, nie jest wciągająca ta gra? Chcę się zobaczyć, wiecie, co jest dalej, nie? Przynajmniej ja. Ale jak widzicie, jest naprawdę trudna. O! To nie tylko dlatego, że ja mam specjalne zdolności, jeśli chodzi o platformówki, ale ja myślę, że ona jest na... No nie umie się zatrzymać na tym... palu tam. Stój! Jak ja mogłam tu nie trafić? To jest, widzę, taka krótka plansza, słuchajcie, więc fajnie byłoby... Co to było? Ej... Czemu to mnie tak jakoś dziwnie na dół zrzuciło? No patrzcie, to zrzuca ewidentnie zaraz centralnie na dół. Jak to przejść nie mam? Jest! Dobra, mamy checkpoint. A, bo to był tylko checkpoint, dobra. I co to było, przepraszam, ta gwiazdka? Nie wiem. A, tam jakiś klucz jest nawet. Dobra, słuchajcie. Tutaj sobie skończymy, bo ja bym tak mogła grać i tak tego nie przejdę. Ale co, no mam nadzieję, że gra wam się podoba. Jest na pewno bardzo trudna. Ale dla osób, które lubią platformówki, myślę, że jest naprawdę fajna. Muzyczka jest całkiem super. Całkiem super, tak. Muzyczka jest całkiem fajna, także super. Zmienia się co plansze. Tła nam się zmieniają. No są takie oczojemne, nie powiem, ale myślę, że okej. No, te odgłosy tego pana i tej pani, ja myślę, że są tutaj zbędne, no bo tak mi średnio do tej gry pasują, no ale tak to sobie wymyślili. Także cóż, no mówię, gierka naprawdę kosztuje grosze. Ja polecam każdemu. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym Randomowo. Pa, pa!